Choć majówka jeszcze trwa i dla niektórych potrwa jeszcze nawet do końca tygodnia, to jej bilans już jest tragiczny. W ciągu ostatnich dni doszło do kilku wypadków. Na początku majówki 300 zdarzeń drogowych, w tym 9 wypadków, 12 osób rannych, no niestety dwa najbardziej tragiczne skutka wypadki, tutaj gdzie zginęli uczestnicy w powiecie lublinieckim, zginął motocyklista i wczoraj w Mysłowicach pasażerka pojazdu. Do dramatu doszło też w Mikołowie, gdzie życie stracił 33-letni kierowca. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Od początku majówki policjanci kontrolują też trzeźwość kierowców. Statystyki nie napawają optymizmem. Do tej pory śląscy policjanci zatrzymali 95 nietrzeźwych kierujących, co daje statystycznie w ciągu tych 3 dni co 46 minut zatrzymywana jest właśnie jedna taka osoba. Reagujmy, nie wsiadajmy z osobami po alkoholu do samochodów, zabierzmy kluczyki, poinformujmy policję, aby taka osoba nie stwarzała zagrożenia dla siebie ani dla innych. A wracając z majówki, warto też zdjąć nogę z gazu.